Brześć Kujawski, 13 piknik historyczny. Pogoda jest dosyć średnia, brakuje słońca. W tym roku wrzesień jest bardzo zimny. Jest to drugi dzień imprezy, można tak powiedzieć. Wczoraj odbyły się ciekawe prelekcje z tematyki archeologicznej. Dobry, co pan tutaj działa? Znaczy to z wikliny, wszystkie wyroby z wikliny, my z pokolenia na pokolenie wyplatamy, pradziadek wyplatał, dziadek ma 90 lat, już mu nie każemy, jeszcze trochę plecie, tata kończył szkołę w Fizyniu i dyplom mistrza. A pan tutaj z Kujaw jest? Ja jestem okolicy Sierpca. Sierpc. Mamy własną plantację i pracownię i prowadzimy pokazy, warsztaty dla szkół, dla dzieci. No ten surowiec ma ciekawe zastosowanie, bo to też pokrycia dachów, nie? To znaczy, nie, to jest wiklina, to jest tylko w zasadzie do koszy, jakichś płotów, balkonów. A przepraszam, pomyliłem z trzciną zwykłą, tak, tak, tak. Trzcina jest to na dachy, tak, jest lepsza niż słoma, bo ja współpracuję w skansenie, to jest po prostu tak, że my kryjemy słomą, ale niektórych właśnie skansena czy innych właśnie kryją trzciną i wtedy 60 lat czy inne się zmieni. Czyli można u pana się zaopatrzyć tutaj w różne rzeczy z wikliny. Miałaś 6 i ile? Proszę pana. Proszę panią. Ale, proszę się ładnie uśmiechnąć. To chyba pan żartuje, ja tu w pracy jestem. Proszę mnie tutaj nie kamerować. No co to jest? No to jest zwykły telefon tylko. Wrzucamy do tego pana dawać! To nie ma tak łatwo. Trzeba było salwować się ucieczką. Dzień dobry. Dobry. Tam przeglądy trzeba, bo tutaj to jest zimno, nie ma warunków. Dzień dobry, co tutaj mamy? K.O., dzień dobry. O, dzień dobry, stara, nowa znajoma z Kikoła, z Old Festu. Tak, a teraz i tutaj. Więc to samo szlaki kole, czyli tylko wyklejki. Ale teraz już po prostu jakby pod troszeczkę innym szyldem, bo tutaj jest Muzeum Archeologicznego Etnograficznego. Z Łodzi, oprócz tego, że mamy krajki, mamy też takie animacje plastyczne dla dzieci związane z mozaiką. Bardzo dobry przewodnik. Oraz możliwość zrobienia sobie przypinek z zabytkami tutaj właśnie znalezionymi w Brześciu i okolicach. Super. A tu może jeszcze coś przykleiło? Super. Może jeszcze tu przykleimy, to smary jeszcze klejemy trochę. Ale oni swoich tajemnic nie chcieli sprzedawać. I żeby złamać ten monopol, co tu zrobić? No surowiec jest na Półwyspie Sambijskim. No to już jest problem, żeby od Krzyżaków odpracować, tak? Nie Krzyżaków, tylko od Prusy. Tak?
Jacka Kurskiego. No i to jest problematyczne, ale się okazało, że na Kurpiach dużo tego bursztynu jest i był edykt specjalny królewski, który pozwalał na kopanie bursztynu, jakkolwiek leśnicy mają to być poważani. Czyli nie mogą nic powiedzieć na ten temat. I w tym momencie zaczęli wydobywać te bursztyny. No dobra, ale brakuje ludzi, którzy znają się na obróbce bursztynu. To skądś tutaj to wyciągnąć. No, twierdził wtedy król August, no to trzeba kogoś, żeby wyciągnął te informacje. Pojechał sam nawet do Gdańska, pojechał do bursztynników, pokazali, jak oni obrabiają bursztyn sam. Pozwolił mu obrobić tam kilka rzeczy, wykonać samemu, bo on jest manualny ze sobą. Wykonał kilka swoich prac z bursztyną, no ale tej wiedzy i tak wszystkiego im nie powiedzieli, on to wiedział. No to skąd to, żeś na temat toczenia nie miał takiej wiedzy, jak ci mistrzy jeszcze go nie dali, tam sporo pomagali. Wszystko da się robić, nawet materia. Dobry, co tutaj za sprzęty mamy? Poopowiadam, już poopowiadam, łyczek kawy i mówię. Łupanie krzemienia, obróbka krzemienia, coś co się zaczęło 2,5 miliona temu, aż po nowoczesne czasy, bo tak jak kiedyś łupano krzemień, tak teraz można łupać też chociażby stary kineskop od telewizora, chociażby różnego rodzaju oporniki, nie oporniki, tylko izolatory, które jeszcze na polach, tak na przykład, no nieskończona, ale można by było powiedzieć siekierka właśnie wykonana z czegoś takiego, czy chociażby, tak jak mieli pod światło, chyba będzie lepiej widać, butelka od popularnego napoju wyskokowego, nie reklamując, tak, no, nożyk właśnie w typie... Bardzo ciekawe, nigdy bym na to nie wpadł, że to jest tworzone z tego tworzywa. Jest, można bez najmniejszego problemu, porcelana, tak, no, takie grociki, tak jak kiedyś ludzie robili z krzemienia. Tak, to sarny akurat, ale tak. Tak jak ludzie kiedyś robili grociki z krzemienia, tak można zrobić też chociażby z porcelany, z kawałków, które gdzieś w lesie leżą. No ale myślę, że gdyby to tak ładnie powiesić, to nie jedna pani by powiedziała, że to taka całkiem przyjemna ozdoba, tak? No tam jeszcze pod kolor oczu i tak dalej, jak to czyli ludzie... można sprzątać środowisko i zrobić coś dobrego z recyklingu. Można, a powiem jeszcze, to jest rzecz totalnie odmienna niż obecna rzeczywistość, bo tutaj byłem w trakcie robienia właśnie nożyka z tego szkła i uczy cierpliwości. Wystarczy jeden malutki błąd, jeden nieprawidłowy kąt, jedno złe uderzenie albo złe przytrzymanie i robotę właściwie trzeba zaczynać od nowa. Tak, no właśnie szkło z telewizora. No tutaj tak gwoli jeszcze ciekawości. No mam przyjaciela, który jest bardzo silnym katolikiem, robię dla niego krzyżyk. Tak po prostu, najzwyklej w świecie. Tak, jako podarunek. Można pójść też w tą stronę. No tutaj mamy na przykład ciekawą rzecz, bo tutaj jest też tak pod słońce 6 chyba rodzajów różnego rodzaju krzemienia. Jest i krzemień pasiasty, i czekoladowy, i narzutowy. Tutaj był jeszcze taki czubeczek. To jest końcówka dzidy. Włócznicz, jakkolwiek by tego nie nazwać. Z czasów, czy jakby w czasach mezolitycznych tego typu rzeczami łowiono szczupaki. Tak, jakby wylegujące się na łachach szczupaki rzucano do nich. Różnica polega na tym, że w czasach mezolitycznych ludzie stali się bardzo ruchliwi, zaczęli polować na mniejsze zwierzęta i no powiedzmy, gdy w czasach, kiedy byliśmy łowcami koni czy bizonów, no nie bizonów, tylko turów, no powiedzmy tak u nas, no to używano takiej wielkości ostrzy. Tak, jak zaczęliśmy polować, no to jeśli takie ostrze uległo uszkodzeniu, no to idąc gdzieś na wyprawę trzeba by było mieć ze sobą kilka czy kilkanaście. A jeżeli takie coś uległo uszkodzeniu, jeden czy drugi, no to w takiej sakiewce... Można było wymienić. Można było mieć mnóstwo, one były leciutkie, a są równie ostre i doskonałe. Więc często się mówi też o tych ludziach, czy tak myślimy w pewnym uproszczeniu, że to prymitywni ludzie, którzy w skórach biegali... Nie, ci ludzie naprawdę potrafili swoje środowisko opanować do poziomu takiego, że no chociażby ci łowcy zbieracze, o których mówimy, nie znający ziarna, potrafili wypalać las w taki sposób, żeby się leszczyna rozrastała, ponieważ orzechy laskowe używali normalnie tak jak mąkę. No tak robi się teraz ciasta, są przepisy chociażby, nie wiem, z mąki migdałowej. Tak, nie znali ziarna, ale potrafili. No to teraz wyobraźcie sobie Państwo,
jakie to trzeba mieć myślenie i na ile pokoleń, czy na ile lat wstecz myśleć, żeby odpowiednio zadbać o środowisko, żeby się ta leszczyna rozrosła, tak, i żeby mieć w ogóle z tego jakikolwiek efekt. Czasami w prostocie jest klucz do sukcesu. Dokładnie. My teraz kombinujemy bardzo, bardzo, komplikujemy mnóstwo rzeczy zamiast upraszczać. No ja nie jestem naukowcem, to jest moje hobby, ja w ogóle pracuję w zupełnie innej branży. A pan z Kujaw jest, czy? Urodzony zresztą, żeby było ciekawiej, w Brześciu Kujawskim, wróciłem do Włocławka po kilkunastu latach pracy gdzieś tam poza Włocławkiem, więc no jako regionalista bardzo się cieszę i nie chciałbym się wyprowadzać. No stąd też mój udział tutaj, udało mi się też spotkać kilka osób zainteresowanych, które w ogóle chciałyby więcej trochę porozmawiać, dowiedzieć się, czy właśnie poznać okolice Włocławka, chociażby z innego punktu widzenia. No bo mamy w okolicach, oprócz pradawnych rzeczy, no to niewiele osób wie, że na przykład mamy kopalnię węgla brunatnego. No dokładnie, też pan jest zdziwiony. Za Łubą są dwie sztolnie, były normalne kopalnie węgla brunatnego, są normalnie dwie wielkie cembrowiny, po których można było schodzić na dół. Mniej więcej w latach 20-30 ubiegłego wieku zostały zamknięte, ale jak Niemcy się tutaj do nas prosili, żeby już tam nie jechać za bardzo, no ponieważ potrzebowali paliwa, no to otworzyli tą kopalnię, no mieli darmową siłę roboczą w postaci tak Polaków. No i na Michelinie mamy tą fabrykę niemiecką, czy ruiny tak fabryki niemieckiej. Tam, są zdania podzielone odnośnie kwestii, co tam mogło być. Nie wiadomo, ale jest parę wskazówek, chociażby... No jest podzespoły silnikowe do rakiet V2, coś do okrętów może, nie fabryka wiem, amunicji, trudno powiedzieć, ludzie, którzy najstarsi jeszcze żyją. Ja bym połączył to z kopalniami, dlatego że prosta droga od tej kopalni jest przedłużeniem tej drogi, która idzie od drogi niemieckiej. Stare drogi szutrowe, białe, wybite. Ja bym zaspekulował, że chcieli tam przerabiać paliwo na, tak jak w Policach robili, czyli węgiel przerabiać na paliwo płynne, tak jako takie. No to ciekawa teoria, chociaż może te szyby nie były takie wielkie, żeby to tak przetwarzać to w tej fabryce tajemniczej. Niemcy byli zdesperowani pod koniec wojny. Bo też nie wiadomo, czy tam las w ogóle rósł w owym czasie, bo ten las nie jest taki potężny. Nie rósł, na pewno nie rósł. To na pewno nie rósł, tym bardziej, że mamy wokół Włocławka coś, jak już jesteśmy przy II wojnie, zupełnie coś innego niż tutaj. No mamy tą... Sieć bunkrów? O tym pan mówił? Breslau mamy, tak? No tą twierdzę Włocławek. Hitler ogłosił tak dużo miast twierdzami, no ale mamy to. Była nieduża bitwa tak na wysokości Widonia, gdzie Rosjanie się przebili do Płockiej, ale nie weszli dalej, pozwolili się Niemcom wycofać. Tak i tak naprawdę do Włocławka weszli właśnie od strony Brześcia. Żeby było ciekawie, jak jesteśmy przy wojnie, to moja babcia, dziadek był wtedy w obozie koncentracyjnym jako akowiec, mieszkała właśnie tutaj koło ratusza. I jest taka opowieść rodzinna, że Rosjanie weszli właśnie od strony tutaj, to będzie, no nie wiem, południowej, tak? Czyli weszli łukiem, a kilku Niemców broniło się i właśnie na szczycie wieży tutaj w ratusza. No i babcia z dziećmi po prostu uciekła do piwnicy, bo tam strzelanina była wielka, ale nie mieliśmy tutaj żadnych dużych bitw, takich jakichś dużych. Dużo większa była bitwa 1939 roku, bo niedużo osób o tym wie, ale tutaj Kujawy od Wisły były prawym skrzydłem bitwy nad Bzurą. Myśmy mieli tutaj naprawdę kilka dobrych potyczek. Żołnierz polski tutaj się wykazał naprawdę odwagą i miał rozkaz utrzymać tutaj pozycję po to, żeby właśnie Niemcy nie obeszli tych stanowisk od strony Bzury. Więc powiem tak, historycznie, regionalistycznie mamy tutaj bardzo, bardzo fajnych mnóstwo rzeczy na Kujawach. Chociażby wspominki z czasów powstań, tak, powstanie styczniowe, pan Micheliński, pan Mieleńciński, tak, który dowodził oddziałem. Jest nawet pomnik postawiony na Jana Pawła niedaleko Biedronki, właśnie upamiętniający tą bitwę. Jest też ciekawa książka, tylko może potrzeba jest zwiększenia
nakładu i to pisał pan nie historyk, ale pasjonat, pan Jankowski. Michelin Mielęcin, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale jest, i tym bardziej, że bardzo sympatyczny człowiek, miałem okazję z nim rozmawiać. Na Kościelnej jest wystawa właśnie dotycząca początków Michelina i Mielęcina. Fajnie maluje, akwarele. No jest, dlatego powiem, też jestem zadowolony, że urząd w Brześciu czy Centrum Wahadło zaprosiło mnie tutaj, no bo tak naprawdę mamy tu w większości odtworzycieli takich, powiedziałbym, historycznych, ja jestem pasjonatem, no stąd też pomysł, żebym nie był w stroju jakimś innym, tylko prezentował tak, a też pokazywał nowoczesne formy łupania krzemienia. No zgadza się, to była ciekawa lekcja, trochę odbiegliśmy od tematu. Tam też mamy z kolei starsze dzieje, bo w zeszłym roku było tak, że ten piknik, ta 12 odsłona, na której byłem pierwszy raz, był bardziej rozbudowany, był jakiś koncert i tak dalej. W tym roku jest może mniej spektakularnie, za to wczoraj niech ludzie żałują, którzy nie byli. Byłem. Bo no właśnie, ja też byłem i tam nagrałem sobie swoim magicznym telefonem właśnie prelekcję pana profesora, byłego dyrektora, prawie przez 30 lat był dyrektorem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. To był bardzo ciekawy tak wykład. Ten pan prowadził tutaj, pan profesor, badania właśnie wokół jeziora tutaj na Smętowie i w okolicy Brześcia. I na pewno dla pana profesora była to podróż sentymentalna. Z racji wieku, pozostałe wykłady też były ciekawe. Już na następne nie poszedłem, ale powiem tak, zgodzę się. Zresztą miałem przyjemność uczestniczyć w wykopkach, pokazywał wczoraj zdjęcia. Ja z Peterem Boguckim i z nim, mając lat kilkanaście, kopałem może tydzień, może półtora i powiem, no niestety zrezygnowałem. No niestety też pogoda pokrzyżowała szyki wczorajszej wioski, też przy Smętowie. Zimno, ludzie przyjechali tutaj, żeby pokazać ludziom, odwzorować życie w czasach zamierzchłych, nawet z województwa świętokrzyskiego i ze Śląska, także tym ludziom należy się na pewno szacunek za chęć tutaj, no zobaczymy następny przekazania folkloru historycznego z czasów prehistorycznych. Tak jest, tak jest. Powiem tak, mam przyjemność znać chociażby Piotrka Dmochowskiego, mogę powiedzieć, w pewnym sensie ten właśnie krzemieniarz, który wczoraj pokazywał, to jest, no nie chcę przesadzić, ale powiedzmy, jeden z 20 ludzi w Polsce, który ma tak rozwinięte umiejętności i wszelkiego rodzaju techniki. Ja bym się zaliczył do, nie wiem, może pierwszej 200, no tak, żeby też nie przesadzić. No ten produkt jest bardzo ciekawy, oryginalny i dla laika takiego jak ja wydaje się nawet rzeczą dosyć kosztowną. Nikt by nie pomyślał, że ostrze wykonane zostało z takiego materiału. No tu jest półprodukt, tak jakby, część fazowa, no można powiedzieć, że tak, zaczynamy na czymś takim, przechodzimy do takiego i kończymy na czymś takim. Tak jak powiedziałem, uczy cierpliwości, uczy spokoju, rozwagi, opanowania. Tutaj jak emocje wejdą w grę, bo człowiekowi coś nie wyjdzie, to lepiej odłożyć, poczekać, bo pod wpływem negatywnych emocji to na pewno się coś zmieni. Czyli lepiej z żoną się wcześniej nie kłócić. Powiedziałbym, lepiej z żoną się w ogóle nie kłócić. No nic, lecę dalej, zaraz baterie mi się skończą. Pozdrawiam cię. Dzięki. Przerwa na kawkę. Co my tutaj mamy? Tu mamy materiały piśmiennicze wykorzystywane przez wieki. To, co pan zna, czyli papier. Proszę sobie wziąć do ręki. Zobaczycie, jak wygląda papier czerpany. Coś, co przybyło do nas z Chin. Aha. Tu znany nam papirus. To jest papirus. Czyli włókna trawy, też prasowane. I na tym pisano. I coś, co było wykorzystywane na naszych terenach do pisania. Albo tabliczki drewniane. Takiego. Albo pergamin. To jest pergamin. Pan zgadnie, z czego jest pergamin. Z czego się robi pergamin. To nie jest od zwierzęce coś? Tak, to jest skóra. Skóra. Bardzo dobrze wyprawiona skóra. Najlepszy pergamin pierwotnie
zrobiono z tego, z czego się robi teraz futra z karakułów. Mhm. Czyli z embrionów cielęcych albo owczych. W ogóle najdelikatniejszy był z owczych embrionów. To najdelikatniejsza skórka, na której można było pisać. To było bardzo drogie. Dlatego notatek na tych materiałach nie robiono. To notatek były takie tabliczki. Tabliczka drewniana z woskiem, na której można było coś napisać, a później, jak już informacja nieistotna, zatrzeć. Super, dziękuję za rozmowę. O, tutaj mamy przyszłego rycerza. Byś był kompletny. Tak jest. Z dziadkiem przyszedł. Odwagi mi nie brakuje. Dobrze rokuje. Tutaj. Dobra, do kamery też trzeba. Proszę bardzo. Jestem jak tam doda. Nie. A rękawice jeszcze? Rękawice. Na drugą rękę. Na drugą rękę. Słabo? No słabo. I papier był bardzo. Ale dobrze chroni, wiesz? Nie boli w nim. O, super. Chcesz na rybek? Super. Naprawdę ekstra rycerz. I tak to wygląda piknik historyczny numer 13 w Brześciu Kujawskim, niedziela 19 września. Tutaj mamy stanowisko trochę traktujące o nowszych czasach. Właściwie do chwili obecnej jako broń myśliwska. W tym kalibrze, tak? 20 kalibr. 20. Do nabojów z takich nasłoni. Tylko, że ta konstrukcja była jak na tamte czasy dość skomplikowana, więc przyjęła się tylko w sumie na krótki czas do kawalerii, ponieważ było o wiele łatwiej taki karabin przeładować z kombi. No, głównie kawalerii. Wojna pozycyjna wiązała się z dużą ilością błota. No właśnie, tak, jak była... W związku z tym ta konstrukcja, bo amunicja jest do tych karabinów ta sama. Aha. Tylko system przeładowania jest zupełnie inny. Tylko system przeładowania, tu jest zamek czterotaktowy, tu jest dźwignia zupełnie, czyli zamek tak zwany ślizgowo-obrotowy, tu jest zamek klinowy przeładowywany dźwignią. To jest zupełnie inna, zupełnie inna technika konstrukcji broni. Kaliber tylko ten. A ten największy tutaj to jest karabin maszynowy MG42? Zgadza się. Tak. Tutaj nie mogę sobie pokazać, to jest dokładnie MG51. On się niczym nie różni od MG42. Jugosłowiańska po prostu. To właśnie było robione w Jugosławii. Jest to ważący 10 kg karabin o szybkostrzelności 1200 naboi na minutę. Lufa chłodzona powietrzem zapewniała o wiele lżejszą wagę niż Maxim. W związku z czym można było je przenosić przez jednego piechura, jeden taki karabin, drugi to szukali w amunicję, trzeci nie mógł się jeszcze lawetę. Montowano wtedy taki karabin, który robił nas tylko w sumie skromny. A one mają wymienną lufę szybko? Wymienienie lufy trwa 2 sekundy, wystarczy tutaj podnieść tą dźwignię do przodu i lufa sama wypada praktycznie. Aha. Trzeba było tylko szczypiec, żeby ją dotknąć, bo po 500 strzałach było zalecane wymiana lufy. Ta lufa może nie była gorąco do czerwoności, ale było bardzo blisko. Dotknąć się nie dało na pewno. Były specjalne rękawice azbestowe. Mhm. A w porównaniu, przepraszam, do Maxima, to chyba ten karabin wygląda dosyć nowatorsko, nie? Znaczy Maxim no to jest zupełnie już inna liga. To jest jeden z pierwszych konstrukcji o bardzo skomplikowanej budowie. Generalnie broni, zwłaszcza ta automatyczna, na początku była przekombinowywana. Były produkowane po prostu części, które okazywały się, że potem niepotrzebne są. I w sumie coraz bardziej można było tą konstrukcję
Bo Maxim to był ten wielolufowy, taki wielozamkowy. Nie, to mówił pan o kartoczownicy Gatlinga. Maxim był chłodzony wodą, tutaj ma taką chłodnicę. A, wiem, to są taka jakby gruba lufa, której była w środku jeszcze lufa. Natomiast na karabinu widać, ile tutaj jest ruchomych części w mechanizmie. Tutaj są w sumie cztery ruchome części. Mamy zamek, sprężynę. I tutaj mamy taki specjalny mechanizm, który przesuwa taśmę nabojową. Z tego, że karabin strzelał z zamka otwartego, wystarczyło, że nawóz znalazł się tutaj, wtedy naciskało się na spust. To wszystko sunęło do przodu i wpychało nabój. Jest rozka w trzonie zamkowym, ona się poruszała w tym wodziku. Aha. I powodowała przeładowanie. Przesuwanie się taśmy. Dobra. Konstrukcja była na tyle prosta, że pozwalała na uzyskanie tak dużej szybkostrzelności i w sumie tak dużej niezawodności. Tak jest. Karabin się praktycznie nie zacinał. Dziękujemy za informację. Wchodził na strzelnicę, ale chciał, dobrze, że miał przyjazd. Dzień dobry. A to jest prawdziwa? Tak, to wszystko jest prawdziwe. Ale nie gdzieś, nie. A to jest duża nauczka? Nie ma akurat tam nazwy. No to stąd broń to pojazdna. Co to za sprzęt? Słuchaj, to jest HK416 na bazie platformy R15. No nie za wiele mnie to mówi, bo jestem laikiem w tej dziedzinie. To jest broń amerykańska. Tak. O, to ja, a mogę zobaczyć? Z lupę? A, no tak, a ta właśnie radziecka. Po II wojnie światowej właśnie opracowano platformę standardowy karabin armii amerykańskiej. To jest właśnie model HK416, taki dużo lepszy. Tego modelu używają właśnie bardziej komandosi typu tam Grom czy amerykańscy, bo dla zwykłego żołnierza to za dużo. A to nie jest fajne.